Przed rokiem przytoczyłeś w rozmowie powiedzenie: twój dom jest tam, gdzie twoja praca. Wygląda na to, że na dobre zadomowiłeś się w Bielsku-Białej i w Rekordzie. No tak, jestem tu już prawie 4 lata. Podoba mi się nie tylko mi, ale też moje narzeczone, więc można powiedzieć, że w pewnym stopniu Bielsko-Biała stała się moim domem i bardzo się z tego cieszę. Mówiłeś także w tej rozmowie o czasie poświęconym na samodoskonalenie się. Chciałbym zapytać, o ile lepsza jest wersja Michała Kubika teraz, dziś, anno Domini 2021, niż ta wersja Michała, który przychodził do Bielska-Białej z Pogoni Szczecin? To zupełnie inny styl gry. Już na ten temat też z prezesem rozmawialiśmy. Trochę inny styl gry, bo wiadomo, że w Pogoni większość tego ciężaru spoczywała na mnie, więc troszeczkę inaczej grałem. Tutaj tych zawodników klasowych praktycznie w każdej czwórce jest bardzo dużo i każdy z ich umiejętności, więc zupełnie inny styl gry. Więc trochę zmieniłem podejście, natomiast wydaje mi się, że pod względem taktycznym na pewno lepiej wyglądał. A z kolei w rozmowie sprzed kilku lat, kiedy trafiałeś do Cygańskiego Lasu, wspominałeś, że główną motywacją do przyjścia do Rekordu jest zdobywanie trofeów. Trochę się ich uzbierało przez tych parę lat. Tak, już śmieję się, bo mieszkam w małym mieszkanku i już brakuje tych miejsc, tak pół żartem, pół serio. Bardzo fajnie, no, tych tytułów było sporo. Wiadomo, że odpadliśmy w tym roku z pucharu, w zeszłym też, więc tego będzie brakowało. Natomiast myślę, że jednak na 4 lata to tych trofeów się uzbierało i to jest na pewno fajny okres. Czy wyznaczasz sobie jakieś konkretne cele na najbliższe 2 sezony? Myślę, że tą ścieżkę mistrzowską należałoby kontynuować. W tym roku niestety nie miałem możliwości grania w Lidze Mistrzów z uwagi na kontuzję, więc chciałbym do tej Ligi Mistrzów powrócić i na pewno jak najdalej zajść, bo te poprzednie sezony pokazały, że dziemy w nas duży potencjał i możemy zajść naprawdę wysoko. 124 gole zdobyte w futsal ekstraklasie już dają ci miejsce w historii, bo lokatę w klubie setników. No, nigdy nie słynąłem ze strzelania, że tak powiem, wielu bramek, ale no, zapisałem się w historii czy nie, nie ma to dla mnie znaczenia. Najważniejsze, żeby klub był ze mnie zadowolony i żebym ja był z siebie zadowolony. W imieniu nieobecnych na trybunach hali przystartowej 13 kibiców, cieszymy się na najbliższe 2 sezony. Ja również się bardzo cieszę, tak jak już wczoraj wspominałem, w rozmowie z prezesem bardzo dziękuję, bo też miałem ciężką kontuzję i szanuję to, jak klub wobec mnie się zachował. Także jestem bardzo zadowolony i będę dawał się wszystko, żeby być jeszcze lepszym zawodnikiem.